witam. Rysowanie ławy żelbetowej. W pierwszej kolejności ustawiamy skalę rysunku. Na przykład 1 do 25, 1 do 20. Szczegóły raczej bym zalecał w tych skalach. Czyli tak, naciskamy na przekrój ławy fundamentowej. I tutaj pokażę trzy przykłady. Zacznijmy pierw od zwykłej ławy żelbetowej ze ścianą murowaną. Przyjmiemy na przykład geometrię o następującej postaci, czyli szerokość ławy 800, wysokość ławy 300 mm. Tu się akurat pokrywa z tą wartością W. Będzie to ława prostokątna. Jeżeli chcemy, by strzemię grupy trzeciej miało kształt kwadratowy z odpowiednią długością 5 cm, to przyjmujemy tą samą wartość W, przyjmujemy równą z BG. BS jest szerokością ściany na ławie. Jeżeli rysowana ława ma być niesymetryczna, to wprowadzamy mimośród, który jest mierzony od osi spodu ławy do osi ściany. Tutaj na tym przykładzie przyjmiemy ławę niesymetryczną. I poradzamy zakładkami i odpowiednim zbrojeniem. Czyli tak, pierwsza grupa, na przykład dwie sztuki. Grupa druga, dwie sztuki. Dla danej średnicy i gatunku stali mamy też podpowiedź dla rysującego, ile może być wkładek w danym zakresie zmieszczonym. Minimalna wartość i maksymalna. Parametry haków, strzemion możemy też zmieniać. To są wartości minimalne. Tak samo wartości otulin też możemy tutaj sobie wpisać, jakie nam są potrzebne wartości. Teraz na pręcie grupy czwartej rysujemy rozkład prętów, te czerwone kropki grupy piątej. Ten pręt oczywiście może być prętem prostym, ewentualnie zakończony hakami. Wysokość haków możemy indywidualnie zmieniać sobie. Czyli na przykład dla danej średnicy tu jest proponowana wysokość haków minimalna. Możemy ją sobie zmieniać. Tak samo przy danym rozkładzie tych prętów mamy też podpowiedź, ile maksymalnie może się w tym zakresie zmieścić. W tym wypadku dla tej średnicy fi 12 przyjmujemy na przykład 4 wkładki. W przypadku ławy symetrycznej wygląd będzie taki. Dla ławy żelbetowej ze zwyżką wprowadzam jeszcze zbrojenie pośrednie.
Zrobimy wtedy ławę żelbetową ze zwyżką żelbetową. Trzecim przykładem może być ława żelbetowa stosowana na przykład na terenach szkód górniczych. Wtedy stosujemy tutaj grupę 6, 7 i 8. Grupę czwartą tutaj usuwamy, wprowadzamy szczelnie zamknięte. Kostnięta FI8 ze stali żebrowanej. Wprowadzamy zbrojenie tutaj narożne. W grupie siódmej na przykład FI12. Wprowadzamy zbrojenie grupy ósmej, które jest symetryczne. Wartość wpisana musi być parzysta. W przypadku wpisania nieparzystej będziemy mieli komunikat, żeby zmienić na wartość parzystą. Gdy oddziaływania na przykład wychodzą ze statyki na tyle duże, że trzeba na przykład wsadzić tutaj trzy wkładki FI16, sprawdzam dla danej średnicy, ile można tu w ogóle maksymalnie wsadzić. Widać, że maksymalnie można przyjąć 8 sztuk. No i generuję. I w ten sposób powstaje tutaj ława żelbetowa ze zwyżką monolityczną. Tu jest akurat przykład wzięty ze ścianką 300 mm, możemy zmienić na 250. Jeszcze raz wygenerujemy. Ok. W ten sposób pokazałem Państwu różne typy przekrojów ław żelbetowych ze zwyżką monolityczną lub tylko w postaci ławy prostokątnej. Dziękuję.